Jeżeli chodzi o świąteczne desery, to najlepsze są mazurki, babki świąteczne, pascha. Dla mnie osobiście pascha jest takim świetnym deserem świątecznym, który właściwie robimy tylko i wyłącznie z okazji świąt wielkanocnych. Wkłada się sera, składa się z dużych ilości bakali, można dodać żółtka. My akurat produkujemy w formie mrożonej. W domu można to przygotowywać, niekoniecznie trzeba to zamrażać. Natomiast to jest taki deser bardzo, bardzo tradycyjny i doskonale pasujący akurat do atmosfery Wielkanocy. Przede wszystkim musi być doskonały ser, który trzeba długo, może nie ubijać, tylko ukręcać z dodatkiem masła, z dodatkiem cukru pudru, żółtek, a potem na koniec dodaje się bakalie, które również powinny być dobrze dobrane pod względem proporcji. Mogą to być figi krojone, rodzynki, orzechy włoskie, migdały, daktyle, także różne bakalie i tych bakali powinno być dosyć sporo, tak żeby ładnie się komponowały, żeby ten deser w przekroju wyglądał bardzo efektownie. Myślę, że to może trwać około godziny czy dwóch nawet, bo bakalie trzeba wcześniej niektóre sparzyć, pokroić, samo mieszanie, kręcenie też może chwilę trwać. Potem ten deser musi zastygnąć, także należy go przygotowywać odpowiednio wcześniej, w przeddzień lub kilka dni wcześniej, przed świętami, ale smakuje wybornie i jest to taki typowy w naszej tradycji deser wielkanocny.